Wiedziałem, że Konopski wspomniał o awokado. Ciekawe, czy też wspomniał o doktorku Disrespekcie. Ogólnie, tak jak już mówiłem w skrócie, doktorek niewinny. Twitch po prostu chciał jakikolwiek pretekst znaleźć sobie, gdzie ich wewnętrzne śledztwo nic nie wykazało, ale i tak puścili to dalej, ponieważ jakaś zawzięta swołocz była, która chciała się po prostu zemścić na doktorku. Bo był tam jeden taki opiekun partnerów Twitch, który no nie przepadał za doktorkiem, tak mówiąc w skrócie. I on chciał mu jak najbardziej zaszkodzić. Generalnie te farmazony, które wszystkie później poszły i tak dalej. A jeśli chodzi o awokado, no ogólnie fajną akcję zrobił z tym, że 2 lata nic nie wrzucał. Ja pamiętam, że coś podobnego planowałem zrobić właśnie. No nie to, co on zrobił, tylko że nie 2 lata, tylko takie pół roku. I na zasadzie jak nagrywać, to bez twarzy. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy co chciałem nagrać film, jak długo rośnie broda. I się wtedy tak ogoliłem i miałem filmy, większość filmów miałem, że bez twarzy, tylko z awatarem i albo na przykład w masce byłem. No. Gdzie miałem zrobić tylko jeden film w masce, ale zobaczyłem, że ludzi to wkurza, więc pomyślałem, ej, więcej trzeba takich. No tak czy siak, że tu Bombel, Baratęga z równowagi wyprowadzą. Tak, wyprowadził Baratęgę z równowagi na ostatnim streamie. Dobra, to można. Oczywiście materiał cały, jeśli jest na Rumble, a na YouTube nie ma całego, no to jest na Rumble, wiadomo, jeśli się gdzieś w połowie raptem urywa nieskończony, tak? Boxdel zapowiedział wielkiego olbrzyma i nuklearne wysadzenie branży Freak Fight oraz karier influencerów, ale wciąż nic nie opublikował, oprócz łudzenia widzów, że film niedługo się pojawi. No oprócz tego, no i tutaj jeszcze obróć będzie, ciekawe, że jedynka tu będzie. Poinformował, że nie jest już w federacji. No to już awatar inny. Fame opublikował swoje pierwsze zarzuty w stronę Bardęgi, które bardzo rozwścieczyły druida i zaraz podsumujemy wszystko, co na tym mamy. A on mówił, że nie da się wyprowadzić, dał się wyprowadzić. Wiemy. Dodatkowo pogadamy o youtuberze Nikocado Avocado, który przez ostatnie dwa lata... Ale się go tam 30 parę milionów zrobił na tamtym filmie. A to wrzucał wcześniej nagrane filmy, prowadząc eksperyment społeczny, a jego odklejona otyła persona okazała się tylko kreacją. Streamer Dr. Disrespect odniósł się do... O, wiedziałem, no wiedziałem, na no, Konopski śledzi tam zagraniczne. Zarzutów o bycie PDF-em, a na koniec pogadamy o... Nie, jest żadnym PDF-em, nigdy nie był, okej? Okay? Też, no widzisz, w zależności od kraju, w zależności od stanu, w Stanach też jak widać są różne stany, gdzie wiek zgody jest różny, 16, 17 czy tam 18, zwykle to powiedzmy 18, no ale dziewczyna miała, z tego co pamiętam, nawet był wpis gdzieś tam na Reddicie, była mowa o tym, że z tego co wiadomo to chyba 17 miała. Poza tym, no tak jak doktorek mówił, nigdy nie planował się z nią spotkać, nigdy nie było żadnych, kextingu nie było robione, co ten farmazeusz tam napisał na Twitterze. Twitch też o tym wie, bo ich wewnętrzne śledztwo właśnie tego nie wykazało, żeby coś takiego miało miejsce, a mimo wszystko i tak gdzieś tam poszli, puścili to dalej, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby pozbyć się doktorka i mikser wtedy padł i było 2 wolnych strzelców dużych, a nie Shrouty Ninja. Serio i Wojtka z rekordowego okrążenia świata. Jakieś 2 lata temu wspominałem w swoich newsach o dosyć kontrowersyjnym youtuberze, czyli Nikocado Avocado, który dosłownie zajadał się na śledzie dla pieniędzy z wyświetleń. A on po prostu na zapas ponagrywał trochę filmów. Sytuacja tego gościa była o tyle kontrowersyjna. Ale to wiesz, tutaj nie, łatwo jest nagrać dużą ilość filmów na zapas. No wystarczy przez parę dni żreć tyle, nie? Na, że jego content mukbangowy, czyli jedzenie przed kamerą i mówienie. Znaczy to najpierw trzeba przytyć, no nie? Koszczupły wegetarianin, który normalnie się zachowywał. A wraz z czasem, oprócz drastycznie rosnącej wagi, mogliśmy zauważyć jego niepokojącą zmianę zachowania w jakiejś ataki agresji. Kłótnie ze swoim chłopakiem i żarcie coraz to większych ilości jedzenia. W najgorszym momencie... No kłótnie tamto to było widać, że jakaś tam ustawka, no przecież to jest najwielki, to on to nagrywa i wrzuca. Jak Nikocado bił rekordy swojej wielkości, w tej sytuacji sobie żartował, robił jakieś skecze, że jest chory w szpitalu, ciągle wrzucał jakieś prowokacyjne filmy, chwaląc się swoją wielkością i sprzedawał prowokacyjny merch, gdzie na przykład mieliśmy napisy typu nie wiem dlaczego grubne. Wstawił też nagrania, jak jest podpięty do aparatury, no ewidentnie nic sobie z tego nie robił, a zaniepokojeni widzowie i youtuberzy próbowali do niego dotrzeć. To zresztą było słuszne, ponieważ jego zachowanie sugerowało, że zaraz się zaje na śmierć, ale i tak to będzie robił, ponieważ ma z tego wyświetlenia i pieniądze. Powstał na jego ale to wiadomo, że Isaac zdradzał, no do jasnej anielki, nie, że tylko niewinny słupka, jak najbardziej zdradzał. Cała masa filmów, na które czasami odpowiadał, w dość specyficzny... Serio, Jezu, oglądacie moje filmy i jeszcze się nic nie nauczyliście. ...w do siebie sposób, ciągle ignorując wszystkie zmartwienia widzów. No! No i były w zasadzie 2 opcje. Albo to wszystko jest kreacją i Nikocado troluje, by zaraz zrobić wielką metamorfozę i zamknąć wszystkim mordę, albo zażre się na śmierć. Jak się okazuje, na szczęście spełnił się ten pierwszy scenariusz, ponieważ Nikocado wstawił film pod tytułem 2 kroki przed. Dobra, 2 kroki przed, ale dalej żremy te mukbangi, chciałbym zauważyć.
Jako szczupły, ale żre te mukbangi. Przyszedł oka, możemy zaobserwować... I co, znowu będzie robić eksperyment, gdzie znowu będzie z paślakiem? Gigantyczną metamorfozę i pochwalił się w tym filmie stratą 113 kg. Today I woke up. Stracił dwie laski. Albo bombela. From a very long dream that I also woke up, having lost 250 pounds off of my body. Na początku wyśmiał całe zjawisko nagonki internetowej wokół jego persony i nazwał widzów mrówkami. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. And you will continue to consume these stories about me for as long as I tell the internet stories that permeate and linger and affect the minds of the ants. Ten se gada, nie? Widzę, że on tak nie gada normalnie. The ants brainwash. The ants, you. Co ciekawe, to cały proces chłodnięcia zajął mu około dwóch lat. I przez ten cały czas nieaktywności rzucał filmy, które zostały nagrane wcześniej. Więc tak naprawdę do ostatniego momentu widzowie byli przekonani, że gość jest ekstremalnie otyły i jego kres może się zbliżać. Trzeba przyznać, że ekspercko rozegrał te szachy i wszystkim zamknął mordę, co widać po komentarzach. No, ale i ten jego film ile wygenerował? Tam 30 parę milionów, czy teraz nawet więcej. Można by zaraz natomiast pojawiło się też sporo zarzutów, że schudł za pomocą Ozempiku, czyli bardzo silnego leku na odchudzanie. Ewidentnie zmieniło się też jego zachowanie i z powrotem zrobił się po prostu normalny. Co potęguje teorię, że cała ta akcja była zaplanowana. I można było się tego spodziewać, ponieważ to była tak naprawdę jego jedyna karta wyjścia z więzienia i odcięcia się od wizerunku tego niestabilnego emocjonalnie otułego od Klejusa. Ale ludzie dokopali się nagrań, jak w zasadzie sam zapowiada taki scenariusz i zrobienie eksperymentu społecznego. I am always two steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. Certainly the greatest social experiment my entire life. Trochę bawi mnie to, jak chłop bawi się w Jokera i mówi o tym tak bardzo poważnie, ale wiadomo, plan był mastermindem i rozumiem, co chciał tym wszystkim przekazać. Z tego, co zrozumiałem, to chodziło mu o to, że kierował umysłami widzów jak mrówkami i gdy każdy myślał, że jest otyłym odklejeńcem bez kontroli nad własnym ciałem, to rzeczywistość była inna i on sam chciał, by widzowie tak myśleli. Brakuje mi tutaj tylko jakiegoś dokumentu, który w jakiś sposób podsumowałby te dwa lata. Brakuje mi tutaj czegoś, co by legitymizowało to, w jakim celu to było. Co chciał osiągnąć jakby, że co, ej, patrzcie, mogę kłamać ludzi? No ludzi łatwo jest okłamać. Zwłaszcza jeśli ludzie nie są świadomi czegoś. No zobacz, jeśli pojawi się osoba, która będzie kreowała się na eksperta z dziedziny, dajmy na to, gier soulsowych, no nie? Ja, załóżmy, nigdy bym nie widział na oczu gier żadnych soulsowych. Tak słucham, kurde, to co on gada brzmi mądrze, ale jeśli ja wiem coś na ten temat i posłucham, to myślę, kurde, no chłop w farmazonie, rozumiesz? Można dawać wrażenie, że ma się rację, nawet jak się jej nie ma. Wystarczy odpowiednio mówić, odpowiednia intonacja, odpowiednia artykulacja, nie gubić się w słowach, być pewnym tego, co się mówi, dawać wrażenie, że ma się rację. Czy też na przykład jakieś szachy. Ja nie mam pojęcia, jeśli chodzi o szachy. Jeśli ja słyszę jakieś tam zagrania, że tu jakiś ruch jakiegoś Schwarzkopa czy coś tam, nie wiem, jakieś takie nazwy na jakieś tam ustawienia, to ja sobie myślę, o co chodzi w ogóle, nie? Jak ktoś rzuca takim tekstem, no tutaj mógł zagrać tak, tu mógł zrobić tak, ja bym zrobił to, tu powinno być zrobić to, że tyle błędów, bo tyle tu myślałem. Ja myślę, kurde, o czym to w ogóle mówi? Chłop może totalny farmazon opowiadać, no ale z mojej perspektywy to ładnie brzmi, mądrze brzmi, może pewnie ma rację. No i mówię, gdzie tutaj jest jakaś puenta do tego awokado? Przeżywał, jak to wyglądało z jego prywatnej perspektywy, może jakieś pierwsze treningi, jakieś przebitki na to, co mówili oni youtuberzy. Taki film to już w ogóle byłby kosmos, a tak to po prostu żre makaron ze swoją papugą, więc według mnie zmarnował potencjał na zajebisty film dokumentalny. Zmarnował, żre po prostu znowu makaron. No i co? Będę też ciekawiego kolejnych ruchów, bo albo teraz historia się powtórzy i znowu z chudego normalnego ziomka zamieni się w to, co było ostatnio, albo będzie kontynuować te mukbangi, które jednak powoli się znudzą widzą. Według mnie najlepsze wyjście to byłaby zmiana w fitnessowy kanał. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzić. Fitnessowy kanał. W komentarzach. Jutro o 20 na moim Discordzie odbędzie się gierka z widzami w War Thundera. Ogromny pakiet bonusowy. Po zapowiedzi serii na kanale Oj Wojtka, który miał odwiedzić każdy kraj na świecie w najkrótszym czasie, od razu pojawiły się obawy, czy jest on w stanie faktycznie to dowieść. Pierwszy film serii spotkał się z bardzo słabym odbiorem, gdyż był on po prostu 15-minutową reklamą loterii. No nie. Za akcję na kwotę 5 milionów. Pierwotnie miał opłacić sam podróż dookoła świata. Oliw do ognia dodały kolejne publikacje, które formatowo nie spodobały się widzom. I na początku Wojtek jakoś próbował gasić ten pożar i zapowiedział zmiany, które wejdą do filmów. Będzie więcej na pewno spontaniczności, będzie więcej takiego szycia na bieżąco, dzięki czemu to odcinki będą i fajniejsze, i ładniejsze, i zmontowane w bardziej przystępny sposób dla nas. Jednak to nie wystarczyłoby utrzymać wysokie wyświetlenia, co wypompowało Wojtka z dalszej energii do działania. Kilka dni temu dodał film, który wyłamuje się z podróżniczej konwencji Daily i przez 30 minut tłumaczy powód swojej decyzji. Na początku tłumaczy, dlaczego zdecydował. Zrobił jakieś durne plany, liczył na to, że ludzie będą nahypowani tak, że będzie miał miliony wyświetleń. No, okazało się, że no cóż, trochę taki nie wypał. Ale powiem coś takiego, ten kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To nie jest tak, że każda jakaś tam działalność, każdy jakiś, jak to Jupiterzy mówią, projekt wypali, prawda? Ważne, że
tam spróbujesz nowych rzeczy, coś wyjdzie, coś nie wyjdzie. No, większość rzeczy nie wychodzi. Na 10 spróbowanych rzeczy jedna wyjdzie. No nie? To próbujesz kolejne 10 i masz kolejną. Kolejna rzecz wyszła, czyli na 20, które nie wyszły, znaczy na 20, które spróbowałeś, tylko dwa wyszły, no ale no już dwa wyszły jakieś projekty w tym momencie, tak? Nie da się zrobić tak, że za co się nie weźmiesz, no to w złoto zmieniasz. No czasami jest tak, że zmieniasz wszystko w gówno, a czasami tylko w złoto. Udało się na aż tak ambitny pomysł. Oczywiście chodziło o urozmaicenie polskiego YouTube'a. Postanowiłem odwiedzić wszystkie kraje świata najszybciej w historii. Ale jak ty chcesz urozmaicić YouTube? Że co, będziesz nagrywał vlogi z różnych krajów? To nie ma kanałów podróżniczych? Nie po to, żeby potem się tasować do tego rekordu, bo nawet się nie zgłosiłem do Guinnessa, tylko dlatego, że... No ale dobra, no i co on robił? A z tego co ja wiem, taki challenge zrobił w pierwszych odcinkach w ogóle. Że biegał z jakimiś Jupiterami. Weź dotknij kogoś za tyłek. Weź powiedz, żeby ktoś cię zliściował. Znałem, że to będzie fajna seria na YouTubie. Że to jest fajna klamra, która nada takiego dynamizmu. Codziennie inny kraj, codziennie inny odcinek. Wyjaśnij też backstage. Inny kraj, inny odcinek. A jak pokażesz, że inny kraj, inny odcinek? Jak ma wyglądać inny kraj, inny odcinek? Co ty musisz robić w tym innym kraju, w innym odcinku? Zwłaszcza, że ten kraj chcesz w jeden dzień pokazać. No troszkę takie nielogiczne według mnie. Jeśli chcesz kraj jakoś pokazać, no to wypadałoby różne jakieś ciekawe miejsca z tego kraju pokazać. I też takie, które nie są populistyczne. Jakieś takie miejsca, które zwykle gdzieś normalnie ludzie nie widzą w filmach czy gdziekolwiek indziej, no nie? Coś, co złapie uwagę. Major problem z loterią, gdyż obsunął się projekt budowy mieszkań, które miały być w niej do wygania. Przez to obsługa nie mógł nagrywać dobrych filmów promujących loteria, która miała sponsorować całą wyprawę. Z tego wszystkiego bardzo mało sypiał, gdyż latanie z kraju do kraju, akceptowanie montażu czy miniatur po prostu pochłaniało więcej godzin niż sama doba. Od razu po przebudzeniu napiłem się wódki. Po kilkunastu takich nocach, gdzie się śpi jedną godzinę, dwie, trzy, może cztery, miałem tak silny lęk przed wyjściem z łóżka i pędzeniem na kolejny samolot, że po prostu nie mogę się... Mówię, za duże tempo po prostu. Przełamać, że czułem, że żadna kawa mi nie pomoże. Więc to też trochę nam pokazuje, że od tej strony logistycznej tak ogromny projekt nie został odpowiednio zaplanowany. Wojtek, słuchaj, no to... Jak ile masz... Ile ty... Weź mi powiedz, co ty chcesz 24 godziny w jakimś kraju pokazać? W sensie, z lotniska do hotelu już masz kilka godzin, dajmy na to. I co? Pojeździć trochę i wracasz do hotelu i następnego dnia już na lotnisko lecimy gdzie indziej? No ale chwileczkę, no... A co jeśli lotnisko jest w innym mieście niż jakieś ciekawy teren na jakimś innej lokacji? No jak tam się dostać, jeśli to wymaga dłuższego czasu podróży? No nie wiem, no... Znał, że krytyka widzów bardzo go podłamała i dodatkowo doszedł aspekt znikającej kasy. Gdy okazało się, że loteria idzie gorzej od jego poprzedniej loterii, no to poważnie się przestraszył. Falstart z tą serią. Loteria idzie gorzej niż Ojdomkowa. Dużo gorzej idzie. Poczułem znowu mega stres. Poczułem, że przynajmniej jak wystartuję, to będę miał pieniądze. To może starczy z tymi loteriami. Może to przesyt jest, co? No ten. A biorąc pod uwagę odbiór i że nie sprzedaje się tabuk, to... No chłopie, ja jeden w jednej jakiejś tam jego loterii wziąłem udział. Kupiłem jakiegoś tam jego e-booka. Chciałem sobie zobaczyć, co on tam nasmarował. To do dzisiaj mi SMS-y przychodzą od niego z wykrzyknikiem, że spam. Weź udział w loterii, to... To... Ja ci prokupię obiad. Nie kupisz, właściwie płacić. Ej! Po czasie sam doszedł do wniosku, że seria jest niestety skazana na porażkę, a on już więcej od siebie nie jest w stanie dać, dlatego rezygnuje z filmów daily. Kiedy wleciał pierwszy, drugi, trzeci odcinek, pomyślałem, że ta koncepcja jest po prostu skazana na porażkę, że... Mruga, że nagrywa, bo kurde, ja już nie wiem. I mi się wydawało, że... Bo jak mruga, że to jest zapauzowane. Już więcej od siebie nie dać nie mogę. Nie. Jak je tak zaznaczył? Nie, zapauzowane? Nie wiem. Zygnuje czerwony światełko pomysłu na zwiedzenie wszystkich krajów świata. Ma dalej zamiar to zrobić, ale tym razem bez pośpiechu i spinania się do takiego stopnia. Jestem na etapie, na którym muszę to po prostu zakończyć. Jakby nie kończę swojej kariery z YouTube'em i tak dalej chcę zwiedzić wszystkie kraje świata, ale nie najszybciej w historii. Więc podjął całkiem mądrą decyzję, ponieważ wziął na swoje barki za dużo i oparł się na zbyt ryzykownym biznesplanie. Skoro loteria miała w czasie rzeczywistym cały ten projekt opłacać. Szczególnie, że loterie są owiane bardzo złym PR-em od wielu miesięcy. Widzowie w komentarzach wykazali się sporą wyrozumiałością dla Wojtka. A jak chodzi o same liczby, to Wojtek do tej pory zwiedził 25% świata, wydając przy tym około 700 tysięcy złotych. No to i tak nieźle, nie? Jakiś czas temu przybliżałem wam sprawę doktora Disrespecta, czyli ogromnego amerykańskiego streamera. Dwóch miesięcy temu wokół jego osoby pojawił się bardzo... Mówiłem już w 2020, że to śmierdzi tak jakby Twitch wywalił właśnie, że nie chciał mu płacić. I w sumie nie pomyliłem się za bardzo, nie? Bo faktycznie nie chcieli mu płacić, z tym, że jeszcze byli inni gracze wolni. Duża kontrowersja, ponieważ po kilku latach od jego bana na Twitchu, jeden z byłych pracowników... Ale to jest w ogóle niesamowite, Jezu! Fajnie by było być tak olbrzymim, żeby platforma ci płaciła za to, żebyś ty u nich streamował. Ja po prostu streamuję, no bo tu streamuję, ale ty wyobrażasz sobie, że miałbym tak olbrzymi, że kick do mnie, ej, słuchaj, Kerionek, ziomek, weź u nas streamuj, ty, zapłacimy ci tu kilka baniek, a ja takie, spoko, no nie? Damn!
wyjaśnił, jaki był powód tego bana. Wcześniej publicznego powodu nie podał ani doktor Disrespect, ani sam Twitch. No, bo taka ugoda była. Myślę, że chodziło o wysyłanie wiadomości o podtekście... Nie, bzdura, już farmazonisz, Konopski, to ten farmazona puścił, nie było nic takiego. Do nieletniej osoby. Nie było nic takiego, właśnie o to chodzi, że nic takiego nie było, nawet raport Twitch nic nie wykazał. Okej, ich wewnętrzny team, ich wewnętrzna... też, który był wysłany do Twitchowego, legalnego departamentu, też nic nie znaleźli tam. A mimo wszystko próbowali posłać to dalej, że do organów ścigania, które nie ruszyły tematu nawet, bo kurde, tam nic nie ma. Gdzie sam Twitch stwierdził, że tam nic nie ma, żadnego kextingu, niczego, żadnych rozsyłania do nikogo poniżej wieku jakichś zgody. Zaprzeczał temu oskarżeniu, jednak pojawiło się coraz więcej pracowników Twitcha, którzy przyznawali, że faktycznie... Farmazony, farmazoniarze, którzy nic nie wiedzieli, no i tylko sobie... I serio, to co doktorek powinien zrobić, to pozwać. Nie, wiesz, w Stanach Zjednoczonych to te kwoty pozwu są horrendalnie wysokie, nie? Ale powinien. Na rzeczy, więc wystosunkowo swoje oficjalne dużo tam straty. Straty wizerunkowe, straty finansowe, ludzi musiał pozwalniać przez jednego frajera, który puścił farmazona do internetu na Twitterze. No, w sumie... Bo to nie, puszczenie farmazona takiego, to nie jest wolność słowa. Nieletnią w 2017 roku w niestosowny sposób. Bzdura. W miesiącach, jak już większość... Bzdura. Po prostu, słuchajcie, to tak jakbym ja z wami, wy piszecie do mnie na przykład na Instagramie i ja z wami coś piszę i sobie gdzieś tam żartujemy. Ty do mnie coś napiszesz, ja do ciebie coś napiszę i tak wiesz, no normalna taka relacja, jak tak wiesz, widz i streamer, czy widz i twórca, tak? Że utrzymywać kontakt ze społecznością, żeby taki normalni ludzie sobie, prawda, ze sobą po prostu gadają. I tak on wykorzystywał te wiadomości, te whispersy na Twitchu. Osób zdążyła o tym zapomnieć, jeszcze w międzyczasie była afera z MrBeastem. Ten nagle odpalił streama na YouTubie, jeszcze raz odnosząc się do całej sprawy. Przede wszystkim wytykając Twitchowi hipokryzję i zaprzeczając oskarżeniom z przeszłości. Doktor zwraca się do tego byłego pracownika Twitcha, mówiąc, że nie miał on kompletnie pojęcia o sprawie i podstaw do wypowiadania się w tym temacie. Tym bardziej, że oskarżył go o streaming, którego rzekomo miało nie być. You said I got banned from Twitch because I was in a minor through whispers messages? On jeszcze dopilnował, żeby ludzie na to zwrócili uwagę, na tego minera, dlatego usunął i wrzucił później z powrotem. Oj, zauważyli, zwrócili uwagę. And yeah, I use Twitch's whispers, but trust me, I wasn't seeing anyone. Odwołał się też do osoby, z którą wówczas pisał i podobno... Chcecie, możecie u mnie na kanale znaleźć ten film, nie? Ona nie była małoletnia? You also said the word minor. No właśnie. Od kiedy 17-latka to jest osoba małoletnia, do jasnej cholery? Cody, I even made sure that word was emphasized in my statement. Did any of you consider that the Twitch user may have been over the legal age of consent at the time of the messages? You didn't. Neither did any of these journalists, and neither did Twitch at the time of the ban. Jednak na potwierdzenie jego słów nie przedstawił żadnych... Ale... Jezus mój. Konopski, do jasnej anielki. A może to Twitch powinien przedstawić dowody, że coś takiego miało miejsce? Jak masz przedstawić dowody na coś, co nie miało miejsca? Co ma ci całą, kurwa, rozmowę z tą osobą wysłać? Niby z jakiej to racji? Skoro sam Twitch stwierdza, że do niczego nie doszło, że niczego takiego nie było. Ich wewnętrzny team, ich legalny team puścili dalej do organów ścigania i nieruszone, bo mimo wszystko i tak puścili, bo ten zawisny, zawzięty jeden... od partnerów, coś, opiekun, którego on nie chciał już mieć, bo kompletnie żadnych korzyści z tego nie było, że on tam był. Ty myślisz, Konopski, czasami? Do jasnej anielki, ty. Jak ja mam ci dać dowód na coś, czego nie ma w tym momencie? Konopski, udowodnij mi, że nie okradłeś banku. No daj mi dowody, że nie okradłeś banku. No ale nie, pewnie masz gdzieś schowane, gdzieś zakopane. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie mogłeś to zrobić? Daj mi dowód na to. No widzisz, jakie to jest absurdalne? To raczej ja powinien, skoro ja takie twierdzenie stawiam, ekstremalne, to powinien, ekstremalne twierdzenia wymagają ekstremalnych dowodów. Ja powinienem ci udowodnić to, że ty jesteś winny, a nie, że ty mi, że nie jesteś niewinny, czyż nie? Domniemanie winy, czy nie, domniemanie niewinności jest? Bo nie rozumiem za bardzo. Czemu niby doktorek ma jakieś dowody na czegoś nieistniejącego pokazać? Jak? Jak nie ma dowodów na jego, że coś zrobił? Właśnie o to chodzi. Dowodów. Na co uwagę zwrócili widzowie z czatu, prosząc go o pokazanie widzowie tej z wiadomości, czatu, no. Które pisał, by udowodnić... A po co ma pokazywać jakiekolwiek wiadomości, skoro nic złego tam nie było? Że nie dopuścił się żadnych naruszeń. Jednak doktor wyśmiał, pytając, czy jesteśmy w podstawówce. No i trochę to podsumowało całą jego odpowiedź na aferę. Jeżeli mamy takie oskarżenia i nagle się wraca z wielką odpowiedzią, no to ludzie oczekują jakichś dowodów na obronę. Ta odpowiedź nie przekonała. A czemu ma coś takiego robić? Jeśli kłamie, to Twitch go niech pozwie w tym momencie. Ha? Jeśli kłamie, niech go Twitch pozwie.
widzów, a ten jego tekst, czy jesteśmy w podstawówce, to ludzie odpisali, oczywiście, że on myśli o drugoklasistach, my nie, ale dziewczyna, z którą gadał, już tak. I podobnie wielu... 17-latka? Streamerów nie uwierzył w jego słowa. No, I mean, that in retrospect, his tweet was a rage bait, it was troll, it was fake for attention for media outlets, but about it. Two, the guy employee is saying some complete bullshit. Three, every other person involved, and it was then incorporated those statements, all at the same time lied. And also, four, Twitch banned one of their biggest money-making machines, their poster boy. Money-making machine? For their company. Money-making? Że musieli mu olbrzymie pieniądze zapłacić w momencie, kiedy dwóch kolesi się zwolniło, równie dużych? And them outright. For not... Czy ty przypadkiem nie dostałeś wielu milionów, żeby na kick streamować? Hey, not minor. Gotcha. Jak pojawiam się... Typie. Wiesz, że 17 lat to nie jest dziecko? Jakieś update'y w tej sprawie to wszystkim... Kurde, niesamowite. Więc... To jest niesamowite, jak próbują non-stop na każdym kroku, próbują z chłopa robić konesera dzieci. Na każdym kurwa kroku. Napiszesz do dziewczyny, która ma 17 lat, 11 miesięcy i 29 dni. Piszesz do dziecka. Subskrybujcie kanał. I ty serio, Konopski, pokazujesz odklejeńca, który mówi z prędkością ponaddźwiękową, gdzie lepiej by to brzmiało, gdyby jakieś aukcje prowadził? I co, to jest autorytet? Co on wie? Bądźcie na czasie. Rozpoglądam obok Zelu, który dalej nie opublikował swojej odpowiedzi, która jest już tak nahypowana, że naprawdę ciężko będzie spełnić oczekiwania widzów. A poza tym jestem ciekaw... Nie spełni. Ja, mi się wydaje, że on długo, długo nie będzie tego wrzucać, żeby ten hype spadł. Ja bym przynajmniej tak zrobił na jego miejscu, żeby tego filmu nie wrzucać. A dopiero później, raptem wlatuje. Ile punktów na naszej tabelce Boxdalingo zostanie uzupełnionych przy okazji ewentualnych tłumaczeń? Ale o jego nadchodzącym filmie za chwilę. Podsumujmy sobie najpierw, jakie rzeczy... Widzisz tam, jak zbity pies siedział. ...biło się od mojego ostatniego odcinka. Od jakiegoś czasu w internecie krąży plotka, że Boxdal miał spowodować wypadek, ale... No, też o tym właśnie wspominałem, że nie ma żadnych jakichś dowodów, że to on, znaczy, że on jakiś wypadek spowodował, tylko że samochód, on miał taki samochód, nie? Przesiadł się z pasażerem, który wziął na siebie odpowiedzialność. No. Pierwszy raz był poruszony pod... No, coś takiego było, no nie? Że wziął na siebie jakiś odpowiedzialność, że przesiadł się... z pasażerem i tak dalej, że jakiś gdzieś tam niby wypadek. I generalnie dwa dni po wypadku, wypadek chyba był 15? 17? Chyba news? 18? Jakoś tak wypisany był z rejestru, czy co, ten samochód? Jakoś tak, nie pamiętam. Pod koniec marca, kiedy Boxdel był w tym cugu nagrywania filmów na mnie i Wardęgę, podczas rozmowy telefonicznej z Marconiem na streamie, powiedział on, że Boxdel spowodował wypadek pod wpływem środków odurzających, do czego miał się przyznać w wywiadzie uszalonego reportera. Chłopie, ja nie mam sobie nic do zarzucenia w tym temacie, ty jesteś k***y. Tak, oczywiście, twoje rzeczy. Chłopie, ty jesteś nienormalny, przysięgam ci, nie? Kolejna rzecz, która jest totalnym fejem, ty jesteś p***y, przysięgam ci, nie? Tak. No nie wiem, czy to taki fake. Wiesz, dowodów jakichś nie ma solidnych, nie? Że... Robi, pytałeś się, czy on to już nie z filmu. Włodarz wtedy wszystkiego się wyparł oraz stwierdził, że są to tylko pomówienia. Kropki jednak zaczęły się łączyć, kiedy szalony reporter pokazał Boxdalowi nagraną rozmowę na Skype'ie z jednym z jego starych znajomych. Michał, widząc to, strasznie się zestresował. Poprosił o przerwę, po której wrócili do rozmowy. Co ciekawe, to po nagraniach to tajemniczy informator nie dawał od siebie żadnych znaków życia, a finalnie wycofał się z materiału, przez co cały czas. Ciekawe, czemu się wycofał, no nie? Interesujące. Więc został wycięty z filmu. Gdzieś już chyba ciekawe. Widziałem taki scenariusz. Jakiś czas później do tematu wrócił Nitro, gdzie w nawiązaniu do tego wywiadu powiedział, aby dokładnie prześledzić słowa Marconia. No nie wiem, o czym oni rozmawiali, bo mnie tam nie było. Jeszcze ten reporter kontaktu, a tak od paru miesięcy jest nieistniejący, ale całkiem niedawno coś tam było. I teraz powie, o powiedz, no ja już nie jestem od tego, nie? Albo wam Sylwester powie... Nie, to nie jest tak, że chłopie, ty mówisz, że niegroźny wypadek. Tu podajże akurat w ten wypadek, w tym wypadku, jakiś 40-paroletni mężczyzna zginął. Bo być może będą jakieś update'y... Właśnie z tym niegroźnym, no to takie niezupełnie niegroźne. Ja, jak chcesz to zobacz, masz u mnie film na ten temat, zrobiłem. I tylko, że ja tam zaznaczyłem, że to nie jest nic potwierdzonego, tylko, że coś takiego, że można pewne sytuacje połączyć, no nie? W sumie mogę nawet i pokazać, no nie? Ten mój materiał. Teraz mi poleca ten kanał. Jak wejdziesz videos tutaj. No i generalnie w gazecie było i tak, 08 wypadek, 15 wiadomość w gazecie, 15? Nie, 14 wiadomość w gazecie, 15 wyrejestrowanie pojazdu z jego rejestracją, którą miał bombę, no nie? Nie wiadomo jaki, czy to był ten samochód, jeśli chodzi o ten wypadek, no nie? Czy z tą rejestracją, tylko to był taki samochód.
blisko, a że no Bąbel jest ze Śląska, no i gdzieś to blisko Osamy miało miejsce bodajże, no nie? I tu w gazecie, i tam było, że 40-paroletni. I powie 18, no to... gdzieś tutaj masz 8 września 44-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono 8 września, to się na drodze, mrówka, widzisz, jakiś koleś. No, o to chodzi. To co na tam mówi? Ostatnio na streamie po swoim powrocie Wernęga poruszył ponownie no, ten temat. No, mówisz nikłe szanse, no, no ale no, wiesz, ja tylko mówię, że coś takiego miało miejsce, a akurat on miał taki samochód i jego samochód, jak prześledzisz też rejestrację, pokazuje to u mnie w filmie, że tam ludzie mówią, że no dziwny człowiek, że jakiś psychopata, dziwnie się zachowuje, bla bla bla. No nie wiem, równie dobrze mógł komuś pożyczyć samochód. Ja nie mówię, że on coś zrobił, no nie? Ja nie mówię, że to na pewno jego samochód brał udział w wypadku. Tylko, że mówię, że jest dziwny zbieg okoliczności, czyż nie? Nitro Zyniaka i zapytał, czy w wyciętym fragmencie chodziło o coś związanego z samochodem. Sergiusz to potwierdził, a Wernęga dodał, że jego wersja zgadza się z tym, co powiedział mu sam Voxdel. Mam pytanie, bo ty tam coś sugerowałeś ostatnio u siebie, że mniej więcej wiesz, o co mogło chodzić w tym filmie Szalonego Reportera pod koniec. No. I czy chodziło coś tam, coś związanego z samochodem? No. Okej, okay. No dobra. To tyle mi na razie. Chodzi ogólnie o to, że ja słyszałem w tamtym momencie, że ponoć Nathan go tym szantażuje. I de facto Nathan potem coś takiego mówił w swoich. No tak, ale ty o tej sytuacji słyszałeś tylko w kontekście Nathana, czy już wcześniej słyszałeś, że coś takiego miało miejsce? Nie, że Nathan coś takiego ma. Aha, okej. Okay. Bo oni jak ze sobą byli, się pokusili na tym swoim projekcie. I mówię, Bąbel kiedyś miał film, gdzie pokazywał ten samochód, z tego co widziałem, i rejestrację było widać. I właśnie rejestrację tego auta się sprawdziło i został wyrejestrowany dzień po tym newsie w gazecie. Ludzie zaczęli w internecie łączyć kropki i poszukiwać nowych informacji w tej sprawie. No i wynaleźli dwa nagrania. Na jednym Voxdel prowadzi auto jadąc 260 km na godzinę. I to prawdopodobnie bez prawa jazdy, które miał w tamtym czasie zabrane. A na drugim jest z Debojakiem, czyli kolegą Isamu. I mówią, że wydarzył się wypadek, a oni debile nagrywają oraz się cieszą. Lubina, nie? Lubina! Debile! Wypadek i debile się cieszą. Nagrywają się cieszą. Oprócz tego ludzie też wykopali ciekawy wpis z wykopu, który był opublikowany 5 lat temu. Alimentiarz Jeep Grand Cherokee. I co ciekawe, no to Voxdel w tamtym czasie posiadał takie auto. Co potwierdzają jego Sprawdziło się ten jego rejestracja. Nie wspominał, że Szalony Reporter ma w tym temacie wiedzę oraz materiał, który cytuję, był wspominał, że Szalony Reporter ma w auto. Co potwierdzają tu. Jego wstań. SL. No macz. Ciekawe, no to Voxdel w tamtym czasie posiadał takie auto. Co... Cofnij. No widzisz, SL. Właśnie to. I sprawdziłem tę rejestrację. U siebie na filmie pokazywałem wam, nie? I tam ciekawe co wpisy ludzi na temat kierowcy. Szalony reporter ma w tym temacie wiedzę. I tak jak mówię, to niekoniecznie tym kierowcą, w tym, o którym jest mowa, musiał być on, mógł na przykład być ten kumpel, nie wiadomo, no. Oraz materiał, który, cytuję, byłby w stanie wsadzić Voxdela do więzienia. Odnoszą się do zarzutów, których sugeruje, że jestem w posiadaniu materiałów, za które, cytuję, Voxdel poszedłby do więzienia. Stanowczo dementuję. Tak, Voxdel mnie poinformował, że właśnie... to nie może wyjść, bo on by poszedł siedzieć. Jednak podobno unika kontaktu ze służbami, które chciałyby go w tym temacie wypytać. I tutaj go Wernęga trochę porobił, bo reporter napisał na Twitterze: miał do mnie dzwonić Wernęga, a zadzwonił prokurator. Strach podawać teraz numer komukolwiek. Na co druid mu odpisał: fajny trap, co? Jak ze starych czasów libijskich. Przynajmniej w końcu odebrałeś. Szalone, przecież prokuratura nie jest ci straszna. Wiemy, jakie listy do niej wysyłałeś. Jak chodzi o samą aferę samochodową, to sporo kropek tutaj się łączy. Ludzie wykopali też artykuł samego... No właśnie o tym mówię, widzisz? Okresu o jakimś zabitym mężczyźnie. No właśnie, 8 września. Czyźnie i kimś, kto uciekł z miejsca zdarzenia. Jakby to miejsce. No. Pokrywałoby się z tym, gdzie mógł jechać Voxdel. I tydzień po tym wydarzeniu Voxdel miał wysłać swój samochód do kasacji po jakiś... Widzisz? Rejestrowania, przekazanie pojazdu do demontażu. Lizzy, a umówmy się, takie teorie są... Dzień wcześniej było w gazecie, mówiono o wypadku tym. Bardzo daleko idące, wciąż nie ma jakiejś... No i to jest, mówię, no to wszystko teoria, dlatego ja u siebie w materiale mówiłem, że to jest teoria, że nic nie jest pewne, to nie ma jakiejś tam, musiałaby ewentualnie jakieś służby się tym zainteresować, czyż nie? ...i solidnych dowodów, niektórzy do sprawy wrzucają też wątek ojca Voxdela, który jest wysoko postawionym policjantem, ale na ten moment chyba lepiej wstrzymać się z jakimiś zarzutami, no bo potem pan Voxdel to wykorzysta do zrobienia z siebie ofiary, podobnie jak to było z aktem notarialnym i mieszkaniem dla Oldziak podczas Pandory. Wiadomo, jak się okazało, to jedno... No ale warto o tym wspomnieć, że było już teraz wiadomo, że coś takiego jest, no nie? Nie było mieszkania. Z dodatkowych rzeczy to... Była też inna teoria, ale to mniej się kleiła. Głos w sprawie Voxdela zawarł Multi oraz Mergani, czyli byłych dobrych znajomych Voxdela, których podobno potem chciał zamieszać. Bo tutaj, bo to było tak, że chyba tam przesiadł się... Ta, która się nie kleiła, to chyba właśnie była ta, że niby się przesiadł z... pasażerem, a ta, która bardziej się klei, to właśnie to, że ktoś uciekł z miejsca zdarzenia, jeśli chodzi o tego 44-latka. Pandory 2.0. Multi powiedział, że jego emocje już opadły. Jedyne, co chcę powiedzieć, to, że zawiódł się bardzo na Michale oraz jest mu po prostu przykro. W sensie, a ja się kompletnie nie zawiodłem. To u mnie się wszystko bardziej klei. Jak ja po prostu... Jeśli rozumiesz, co to znaczy, jeśli rozumiesz, jak się zachowuje, jak działa psychopata i
powiesz sobie, kurwa, bomber jest psychopata i prześledzisz jego ruchy, to patrz, kurwa, no on jest. Jest i to takim, kurwa, rasowym, że taki to fantastycznie się obserwuje, taki fajny, jak to mówią po takim pongliszem, taki fajny case. Spodziewajcie, nie wiadomo co powiem, ze względu na to, że no już jakby moje emocje trochę opadły. Jak taki książkowy case. No. No to nic innego mi się nie cisło na usta, jak pewne słowa, natomiast żeby powiedzieć to tak w miarę normalnie, no to się po prostu zawiodłem. No nie wiem, co mam więcej jeszcze powiedzieć, po prostu jest mi przykro z tego powodu. Amerykanie ja krótko podsumował, że boxer... No dlatego, że ja nie mam jakichś tam z nim emocji związanych. Po prostu nie jest jego kolegą oraz, że nie podał już mu ręki. Co o tym sądzę? No Boxdel to już nie jest mój kolega, nieważne czy to prawda, czy to nieprawda, co on powiedział. Wardenga też na jednym ze swoich streamów zauważył, że Boxdel, który ma ojca policjanta, chodzi w koszulce ACAP, czyli wszyscy policjanci to drania. I co istotne, zobaczcie na to. Może pokłócił się z ojcem, nie? Ojciec jego jest policjantem, a typ, żeby przylizać dupkę Denisowi Załęckiemu, ja. Zakłada koszulkę, że wszyscy policjanci to... że świnie, dranie, obrazi na przykład swojego ojca, żeby przez jeden dzień Denis go bardziej lubił. O kurde, Boxdel, ale masz koszulkę, jesteś mega prawidłowym gościem. I oprócz tych wszystkich rzeczy boxdelowych, no to nagle znikąd pojawił się Nathan Marcoń, który zaczął zarzucać Izakowi, że ten zdradza swoją żonę. Pytajcie, teraz Wardenga bawi się w rumaka, który mówi, jaka jest prawda. To zapytajcie się, jak myślicie Wardengę, czy Izak będąc w Goatsach zdradzał Paulinkę. Ale dobra, jaki to ma związek z Bomberem, nie? Na bank. Ja to mówiłem, jak te gołcy były, to mówię, a tam oni wszyscy tam ładnie sobie świrują z tymi laskami. Bardzo regularnie, na przykład z Patką, czy chciał ją zdradzać, jaką Patką, nie wiem, może się k***a dowiecie, może zapytacie, czy chwalił się tym, że go to podnieca, że może zdradzać swoją żonę. I nie odbiło się to jakimś szczególnym echem, natomiast Izak stwierdził, że odniesie się do tego na swoim Twitterze i wszystkiemu zaprzeczy. Człowiek stara się robić fajne rzeczy, dbać o siebie i rodzinę, a teraz oskarżany jestem o rzeczy, które nie miały miejsca. Jest mi po prostu przykro, cierpię na to nie tylko ja, tak, ale i cały... Dobra, dobra, farmazeusz, no. Rodzina. I tutaj oczywiście w komentarzach wiele osób go wsparło, ponieważ no, Nathan nie jest owiany jakąś wielką... No, dużo osób go wsparło, bo Nathan bla bla bla. Jeśli rozumiesz dynamikę relacji, rozumiesz naturę mężczyzny, naturę ombiety, co kogo kręci, doskonale wiesz, że jak najbardziej ja nie potrzebuję żadnych jakichś wpisów, żadnych komentarzy, żadnych rozmów, żeby wiedzieć, że na bank, mówię, facet pewnego kalibru, na wysokim jakimś szczeblu, okej, okay? Facet z topki, ma więcej opcji, więc na więcej może sobie pozwolić. Okej? Okay? Chłopie, ty nie wyobrażasz sobie, ile lasek się wślizguje takim w DM-y. Nawet takiemu drzewo się wślizgują w DM-y laski, czaisz? Rozumiesz? ...godnością, więc masa osób przymknęła na to oko i nie uwierzyła w jego zarzuty. Ale okazało się, że... No bo na niebieskiej są. Z Izaka bardzo źle się... Mówiłem, serio, ja mówiłem już na tych gołcach cały, że oj, tam że oni wszyscy, oj, Izak to tam nieźle teraz sobie, nie? ...i był jego taktycznym błędem. Ja nawet po jego zachowaniu tam widziałem, no, Izaczek sobie poświrować się z paniami. Ponieważ Nathan zaczął wrzucać kwity z prywatnych rozmów Izaka z jakimiś gołcami.